Do doprawdy niezwykłej obserwacji doszło na drodze w mieście Jharkhand w Indiach. Grupa motocyklistów uwieczniła na nagraniu wykonanym telefonem spotkanie z niezwykłą istotą o blado-białym kolorze skóry. Wielu z internautów wierzy, że świadkowie dostrzegli tam kosmitę, ducha lub coś jeszcze innego o ponadnaturalnej naturze. Filmik nie jest szczególnie długi i trwa zaledwie 30 sekund, a do tego jego jakość niestety nie powala. Składa się na to oczywiście wiele czynników, poczynając od tego, że oświetlenie nie było szczególnie dobre w obszarze, w którym wykonano nagranie. I w zasadzie ograniczało się tylko i wyłącznie do reflektorów motocykli. Równie wielki wpływ odegrał telefon, który najprawdopodobniej nie jest wyposażony w zbyt dobry aparat. O wiele bardziej przydatne wydają się tu informacje, jakimi dzielą się użytkownicy mediów społecznościowych. Dzięki temu wiemy chociażby, że do spotkania ze stworzeniem o białym kolorze skóry doszło na moście Chadwa Dam w indyjskim miasteczku Hazaribagh. Zgodnie z powielaną w mediach społecznościowych wersją zdarzeń, do obserwacji doszło w sobotnią noc, a film z tego wydarzenia został udostępniony w mediach społecznościowych, szybko zyskując sobie zainteresowanie internautów. Na nasze szczęście, pomimo dość słabej jakości nagrania, stwór jest wyraźnie widoczny na kilku klatkach filmu, co pozwala na wyciągnięcie kilku istotnych wniosków na jego temat. W pewnym sensie kluczowym wnioskiem jest to, że nierównomiernie oświetlone obszary na jego ciele wskazują na to, iż motocykliści faktycznie natknęli się na tą postać i nie jest to dzieło prostej animacji komputerowej. Wiadomo również, że istota miała na sobie jednolity biały kolor, co może wskazywać na to, iż nosiła jakiś skafander, bądź też wcale nie miała na sobie ubrań. Niektórym nasunęło to na myśl, że postać mogła być szarakiem lub też duchem, podczas gdy inni przywoływali tu wizerunki znanej z creepypast postaci niejakiego Rejka. Ta ostatnia teoria jest o tyle mało prawdopodobna, że Rejk, podobnie jak i Slenderman, jest zaledwie dziełem fikcji. Jej historia rozpoczęła się na forum internetowym 4chan, gdzie w 2005 roku anonimowy użytkownik opublikował wątek, w którym umieścił wiele pomysłów na nowe potwory, z czego szczególne zainteresowanie zyskało sobie zdjęcie zatytułowane Rejk. Kładąc więc na bok teorie wiążące tę obserwację z nieistniejącą istotą, pozwoliłem sobie na krótkie śledztwo. Wiele wskazuje na to, że najwcześniejsze wersje tego filmu dostępne w sieci pochodzą z okolic 28 maja zarówno z serwisu YouTube, jak i Twitter, a co za tym idzie, data obserwacji jak najbardziej zdaje się zgadzać. Oczywiście żadna z wersji, na które natrafiłem, nie jest oryginalna, na co wskazuje zarówno ich tytuł, jak i opis, lecz ze względu na dość lakoniczny opis całej sprawy przez indyjskie media, zidentyfikowanie oryginalnego filmu wydaje się trudnym zadaniem. Oczywiście nie chcę nikogo zniechęcać, jeżeli któryś z Was natrafi na pierwszy film z tą istotą, bardzo proszę, abyście podzielili się nim ze mną i z resztą widzów tego kanału. Jest to o tyle istotne, że oryginalna wersja mogłaby mieć nieco lepszą jakość, co wydaje się dość znaczące, biorąc pod uwagę interpretację tego filmu. Operując jedynie na nagraniu w jakości 240p, nie sposób wykluczyć, że motocykliści po prostu natrafili na osobę chorą psychicznie, która realnie zagrażała swojemu zdrowiu i życiu, chodząc samotnie po ciemnej drodze. No cóż, o tym co widzicie na poniższym nagraniu zadecydujcie już sami i podzielcie się swoją opinią poniżej w sekcji komentarzy.